witam, witam serdecznie z radością z Ogrodu Marzeń. Dzisiaj chciałabym przedstawić kolejną, moim zdaniem, bardzo ciekawą roślinę. Jest to bylina wieloletnia, zawilec japoński. Zawilec nie jest trudną rośliną w uprawie. Osiąga około 2 metrów wysokości i zaczyna kwitnąć w zależności od odmiany. U nas zaczął kwitnąć już w czerwcu pierwszymi kwiatami, ale ten rok mamy wyjątkowo wcześniej, wszystko się działo, wcześniej wiosna przyszła, wcześniej lato, więc i zawilec również pospieszył się z kwitnieniem. Kwitnie bardzo długo, kwitnie do jesieni, dlatego bardzo go lubię. Ma przepiękne różowe kwiaty, mam też odmiany o białych kwiatach, ale na razie ta odmiana nie zapowiada się tak pięknie jak ta. Zawilec może rosnąć w pełnym słońcu. Jest to roślina, która przepięknie prezentuje się na słońcu, jednak będzie wymagał podlewania. Może też rosnąć w półcieniu i wówczas będziemy mieli trochę mniej pracy z podlewaniem. Ziemia żyzna, ziemia raczej taka lekko wilgotna, nie mokra, ale lekko wilgotna, ponieważ rośnie tutaj z guzikowcem, a guzikowiec to z kolei roślina, która właśnie kocha wilgotne podłoże. Ja podlewam guzikowca, no to przy okazji dostaję też trochę wody zawilec i myślę, że i zawilec, i guzikowiec czują się tutaj świetnie. Wyrasta z pomiędzy gałęzi guzikowca i jest obsypany ogromną ilością kwiatów, a jeszcze jest bardzo dużo pąków kwiatowych. One są malutkie, takie białe, jakby były przyprószone, powiedzmy, watą cukrową, czy może cukrem pudrem. Wyglądają bardzo ładnie i bardzo ciekawie, zwłaszcza, że liście są duże i jasnozielone i pięknie to komponuje się z całością. Czy zawilec jest atakowany przez szkodniki, czy przez choroby? Nie, nigdy mi się nie zdarzyło, aby atakowały go jakieś szkodniki czy choroby. Raz wiele lat temu, to już też wiele razy mówiłam, nasz ogród został zaatakowany przez chorobę grzybową i wtedy wszystkie rośliny ucierpiały. Wszystkie były bardzo brzydkie, bardzo brązowe. Byliny trzeba było wyciąć, natomiast krzewy trzeba było im poobcinać, gałęzie, pędy, drzewa też, bo wyglądało to strasznie i było już za późno, aby można było podjąć jakieś działania, żeby tę chorobę wyleczyć. Ona postąpiła w bardzo szybkim tempie. Coś takiego jak uwiąt na powojnikach. W jeden dzień wyglądały pięknie i zdrowo, następnego dnia pojawiło się bardzo dużo plam, trzeci dzień to już wszystkie liście, pędy były brązowe. Odpukać, oby to nie wróciło. Więc mogę powiedzieć, że jest to roślina, którą szkodniki przynajmniej na razie omijają, choroby grzybowe w sumie też. I jest to takie bardzo piękne uzupełnienie rabat. Ona, ten zawilec nie wszędzie się nada, ponieważ jest wysoki, więc musi być posadzony albo gdzieś w środku rabaty, albo jako dalsze tło. Zależy, jeżeli rabata jest widziana tylko z jednej strony, no to może być jako wypełnienie to wyższe. Czy wymaga podpory? Nie, absolutnie nie. Tutaj nie jest podparty, nigdy go nie podpierałam i muszę powiedzieć, że bardzo dzielnie opiera się wiatrom czy ulewnym deszczom. Nawet gdy mieliśmy taki drobny grat, też poradził sobie świetnie. I uwielbiam te jego przepiękne różowe kwiaty, w środku żółte, są takie żywe te kolory, bardzo piękne kwiaty, gdy zaczynają kwitnąć są bardziej różowe, gdy je przekwitają bledną i są przepiękne. Co roku można sobie wczesną wiosną podzielić na mniejsze kępy i rozsadzić w ogrodzie. Ja tutaj właśnie tak zrobiłam, że mniejsze kępy dzieliłam i sadziłam wokół pięknego guzikowca i czują się oba świetnie. Nie widzę powodu, abym musiała ten zawilec przeprowadzać w inne miejsce. Jest to też roślina z pożytkiem dla przyrody, ponieważ bardzo lubią ją pszczoły i bardzo lubią motyle. Więc jest tą rośliną, można powiedzieć, miododajną, taką, która przyciąga właśnie do siebie owady.
I najbardziej cieszy mnie w roślinach to, że właśnie długo kwitną. Bardzo lubię takie rośliny. Gdy nastaje już później ten czas taki, gdy te najpiękniejsze rośliny w ogrodach przykwitną, to właśnie dzięki takim długo kwitnącym bylinom ogród jest piękny. Ja w tym roku nie postawiłam już na rośliny jednoroczne, ponieważ nie miałam miejsca, żeby je wysiewać, dlatego bardzo się cieszę z tych kwitnących bylin i przede wszystkim właśnie wiosną rozmnażam i dzielę te byliny, rozsadzam tak, aby one były tutaj ozdobą w ogrodzie, bo z roślinami jednorocznymi jest dużo pracy, natomiast z bylinami jest troszeczkę mniej. Polecam Państwu do ogrodów ten przepiękny zawilec japoński. Może u Państwa te o białych kwiatach są roślinami bardziej takimi też kwitnącymi, może mają sprzyjające warunki. Ja na razie posadziłam go w miejscu półcienistym i czekam, cierpliwie czekam, czy będzie tak pięknie rozrastał się właśnie jak ten zawilec japoński o różowych kwiatach. Pożegnam się z Państwem, życzę miłego dnia i przyjemnych, radosnych chwil spędzonych w ogrodzie. To już sierpień, więc cieszmy się jeszcze tą piękną pogodą i tą bujną zielenią. Do zobaczenia.